nocy na całym świecie pojawiają się tajemnicze dźwięki i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą. Teorii jest wiele, a większość z nich zebrał w swoim materiale Paweł Naruszewicz. Można by uznać, że to internetowy żart, gdyby nie fakt, że zjawisko jest globalne. To ten Kijów to zapoczątkował wszystko. I pierwsze to... nagrania pochodzą z sierpnia ubiegłego roku z Kijowa. I Baku w Azerbejdżanie. Tam wzbudziły zainteresowanie. Wszyscy stwierdzili, że te dźwięki mogą pochodzić z jądra Ziemi. Kiedy sieć została zalana kolejnymi nagraniami, sprawę zaczęły opisywać media. A w niektórych zakątkach świata zainteresowały się nią oficjalne władze. Rząd Malezji się na tym na poważnie zajął. Prosi obywateli swojego kraju nie tylko, żeby przysyłać nagrania. Dźwięki rejestrowano niemal na całym świecie, w obu Amerykach, Europie, Azji i Australii. Co ciekawe, nie nagrywano ich w Afryce.